dzisiaj, a później ostatni wyścig, do końca którego czekaliśmy, licząc na to, że Polak będzie złoty i wygrał o 0,003 sekundy. Polak wygrał. Piotr Dębowski. Na torze wewnętrznym Shaney Davis, dwukrotny mistrz świata w sprincie. W Soczi tutaj był 8 na 1000 metrów. Jest dwukrotnym złotym medalistą na 1000 metrów z Turynu i Vancouver i srebrnym medalistą na 1500 z Turynu i Vancouver z Igrzysk Olimpijskich. Trzykrotny mistrz świata na 1 km i na 1500 metrów. Rekordzista świata z wynikiem minuta 41,04. A jego rywalem jest ten oto człowiek z nad Wisły, z Polski, Zbigniew Brudka, przystępuje do rywalizacji o medal na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi na dystansie 1500 metrów. Jego rekord życiowy, który jest rekordem Polski, minuta 42,89 sekundy. To jego drugie igrzyska w karierze. Pierwszy trener Mieczysław Szymajda polewał w Tomaniewicach, bo przecież Zbyszek reprezentuje ten klub UKS Błyskawica Domaniewice, boisko wodą, tak aby zamarzało i tak, aby Zbyszek tam mógł trenować. Dziś pan trener wie, że ogląda to ze strażakami w świetlicy razem tą rywalizację. Jak Zbyszek rozpocznie ten bieg, to jest bardzo ważne. Na razie 23,57, zgodnie z planem, naprawdę dobrze. Shaney Davis teraz przed Polakiem i to jest dobra sytuacja. Zbyszek jest walczakiem, lubi gonić rywali, będzie widział jego plecy i będzie się napędzać, jak przejdzie tę rundę. 26 sekund, tego byśmy sobie życzyli. Jak będzie coś koło 26 sekund, to będzie bardzo dobrze. Spokojnie. Rozjeżdża się, złapał chyba swój rytm. Dobrze jedzie Polak. 25,75, 25,65. W takim czasie Polak jedzie te 400 metrów. To jest naprawdę bardzo dobrze. Na razie to nie jest duża strata do tych najlepszych. Polak znany jest z tego, że może tutaj utrzymywać dobry czas na tej rundzie. A liczyć się będzie to ostatnie 400 metrów. Na razie jest to jazda na trzeci i czwarty wynik. Teraz wszystko się zaczyna. Zbyszek gnali ile sił do mety. O to właśnie chodzi. Traci 50 setnych do najlepszego Danego Morrisona. Ale już mniej do tych najgroźniejszych rywali. Już Polak troszeczkę zmęczony. Shaney Davis po zewnętrznym. Polak po wewnętrznym. Wyprzedzi rekordzistę świata. Wyprzedzi Shaneyego Davisa. Zmniejsza się ta strata Polaka. Polak chyba jedzie na najlepszy rezultat. Proszę Państwa, widzimy tą kreskę. Zbigniew Brudka obejmie prowadzenie. Jest pierwszy. Prowadzi. Matko jedyna, on to zrobił. Ugasił ten olimpijski płomień nadziei rywali. I ma ty, jejku. Minuta 45,00. To może być medal. To może być złoto. Boże jedyny, jak on przejechał te ostatnie 400 metrów. Łapią się inni rywale za głowę. Boku załamany, bo Polak tutaj. Jejku, jak on jeździ na tych łyżwach, proszę Państwa. Cóż za emocje, przepraszam za te emocje, ale myślę, że w Polsce Państwo teraz szaleją ze szczęścia. Do Maniewice Łowicz, cała Polska stała z miejsc. Ta końcówka Zbyszka na tym zakwaszeniu organizmu, z tym bólem mięśni, z tym cierpieniem i trener Wiesław Kmieci, który wie, że Zbyszek pojechał tak, jak sobie to założyli. Wie, że Zbyszek uczynił tu wielki krok do medalu. I teraz zaczynają się te najważniejsze momenty, czyli proszę Państwa, dwa ostatnie okrążenia. Tutaj po prostu zawodnicy już jadą na długu tlenowym. Proszę zobaczyć, jak blisko kolender jest tej kreski, która oznacza jazdę Brudki. 26,97, a Polak jechał wolniej. 27,20. Oj, zaczynam się bać. Dogania kolender naszego reprezentanta. Czy to się skończy złotem czy srebrem? Bo nie sądzę, aby Amerykanin zagroził Polakowi. 1/10 przewagi jeszcze z Biszka Brudki. Weba jest blisko. Czy wygra z Polakiem? Goni tą kreską. Matko jedyna, da radę czy nie? Jest pierwszy, wygrywa z Polakiem. Nie, to jest taki sam czas. Jaka będzie decyzja? Minuta 45,00. Będą decydować tysięczne części sekundy. Matko przenajświętsza, co tu się dzieje?
Zbyszek teraz patrzony w ekran. Czekamy na informacje i potwierdzenie, kto jest pierwszy. Polak, 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 złoto! Jest złoty medal, wygrywa Brodkin. Jest, wygrywa, proszę państwa, o 3000 sekundy. On sam nie wierzy swojemu szczęściu. Ja też w to nie wierzę. Wyrwaj, nie daje rady, nikt mu nie dał rady. Polak mistrzem olimpijskim. Niesamowita sprawa. Jejku, jak on to zrobił? Coś nieprawdopodobnego, szaleństwo, proszę państwa, Zbigniew Brodka złotym medalistą. On to zrobił, Janek Szymański mu teraz gratuluje. Co ten biedny chłopak przeżywał, jak widział ten sam czas reprezentanta Holandii? Co on musiał czuć w sercu? Ta pierś, chyba mu to wszystko rozsadzało. Podjeżdża teraz do naszej ekipy, wszyscy świętują jego sukces. Wiesław Kmiecik jest też złoty, bo przecież pracuje z nim od tylu lat, od tylu miesięcy. No i pani Halina i pan Andrzej, rodzice Zbyszka Brodki, żona Agnieszka, córeczki Gabrysia, Amelia, pewno jeszcze nie wiedzą, co tak naprawdę zrobił ich tata, ale dowiedzą się, obejrzą to wszystko kiedyś w telewizji, kiedy będą więcej rozumiały i będą dumne, tak jak my teraz jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami. A Zbyszek jedzie tutaj po lodzie. Król, pan i władca, najlepszy strażak świata. On jedzie z biało-czerwoną flagą. Państwo jeszcze tego nie widzą, ale za chwilę pewno realizator transmisji wszystko to nam pokaże. Zbigniew Brodka, mistrzem olimpijskim. Zbigniew Brodka stanie na najwyższym stopniu podium. Proszę państwa, to są igrzyska w Soczi. To jest trzecie złoto dla Polski. Zbyszek Brodka, bohaterem naszego kraju. Tak jak Justyna Kowalczyk, tak jak Kamil Stoch, który przecież dzisiaj też będzie walczyć o złoto, bo stać go na osiągnięcie tego sukcesu. Polak mistrzem olimpijskim. Nasze szczęście jest nie do opisania. Nieobliczalny chłopak miał te możliwości, denerwował się po tym tysiącu, bo wiedział, że nic tu nie jest pewne, ale to była walka, co tu się działo. Matko jedyna, czy państwo czują te drżenie rąk i serc? Czy państwo stoją teraz przed telewizorami? Ciężko przecież usiedzieć, prawda? To jest niepowtarzalny moment. Należą się wielkie słowa uznania i podziękowania dla Zbyszka Brodki, dla Wiesława Kmiecika, który podjeżdża tu do mojego stanowiska. Cieszy się tak, bo mamy złoto, ma ten złoty medal. Dzisiaj oglądaliśmy...